Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Wreszcie nadszedł ten dzień. Jest 15 grudnia 2021 roku, a my otrzymaliśmy na wszystkich platformach aktualizację nowej wojny. Nareszcie, nie wiem jak wy, ale ja się z tego naprawdę niesamowicie mocno cieszę, ponieważ czekałem na to przynajmniej 2 lata. Oryginalnie nowa wojna miała ukazać się już w 2019 roku, a nie pamiętam, czy zapowiedzi były od początku 2019, czy jeszcze były jakieś zajawki w 2018, ale w każdym razie naczekałem się, ale wreszcie jest. I jedną z rzeczy, którą oczywiście dostaliśmy wraz z nową wojną, jest też nowy Warframe, Caliban. Może z wyglądu z początku troszeczkę wam tak co nieco przypominać, głównie przez tę nogę, Zaku, ale spójrzcie przynajmniej na jego plecy, które myślę, że wyglądają dosyć znajomo. Przypominają wszak, jak on się nazywał? Świadomego. I właśnie można powiedzieć, że jest to taki Warframe związany z frakcją Świadomych, ale przejdźmy do jego bazowych statystyk. Po osiągnięciu 30 rangi Caliban otrzymuje 100 punktów energii, 275 punktów pancerza, jego szybkość sprintu to 1,1, dostaje 175 punktów tarczy oraz 100 punktów życia. Zobaczmy teraz, jak wyglądają umiejętności tej postaci. Pasywnie. Sojusznicy w zasięgu biegłości zyskują 50% odporności na otrzymane typy obrażeń. Pierwszą umiejętnością Calibana jest tnący wir. Przeistocz się w zabójczy wir, przytrzymaj R2, aby przyspieszyć wir i zwiększyć obrażenia, lub wyceluj w przeciwnika naciskając R2, aby do niego doskoczyć. Trafienie przeciwnika pod wpływem gniewu świadomego doprowadzi do niszczycielskiej eksplozji. Drugą umiejętnością Calibana jest wcześniej wspomniany gniew świadomego. Uderz w ziemię i wyślij promienistą falę zniszczenia. Przeciwnicy złapani przez falę są wyrzuceni w powietrze i otrzymują wzmocnione obrażenia przez krótki czas. Trzecią umiejętnością jest zabójczy wylęk. Przywołaj świadomy aspekt Calibana, aby stworzyć do 3 konkulistów, którzy będą walczyć u jego boku i regenerować jego tarczę. Oraz ostatnią umiejętnością Calibana są skrzyżowane promienie. Skrzyżuj 3 promienie energii w jednym punkcie, wywołując potężny wybuch. Opad po wybuchu redukuje pancerz i tarczę wszystkich przeciwników w zasięgu. Dobrze, a więc skoro znamy już jego umiejętności, zobaczmy, jak wyglądają one w praktyce. Na początek przyjrzyjmy się tnącemu wirowi. Caliban sobie tak, o właśnie, fajnie wiruje, zadając jakieś tam obrażenia, ale przytrzymajmy, wróć. Czas nacisnąć R2. O! Widzicie? Caliban doskoczył, zadał też przy tym obrażenia, moment, niech ja to jeszcze powtórzę, i odepchnął kilku przeciwników, o! Tak to wygląda. A teraz przytrzymajmy R2. Nawet słychać, jak on się rozpędza. I teraz tych obrażeń jest, no, nieco więcej, ale też, o ile się nie mylę, energia, podobnie jak to jest w przypadku umiejętności Revenanta, ponieważ to tak mi troszeczkę przypomina umiejętność Revenanta, zwiększa drenaż energii. No dobrze, ale zobaczmy, jak wygląda gniew świadomego. O, jest to też takie, no, prawie że tąpnięcie Rhino, które właśnie też wyrzuca przeciwników w powietrze, ale zobaczmy, jak to wygląda w połączeniu jeszcze z... Okej, okay, tutaj nic się nie dzieje. Czyżby trzeba było trafić
O, właśnie. Z tego? I wtedy jest jakaś eksplozja po trafieniu przeciwnika złapanego w gniew świadomego? Faktycznie jest jakiś dodatkowy taki odgłos. Ale czy ja wiem? No, ciężko mi tutaj zobaczyć dokładnie obrażenia. Ale zobaczmy jeszcze. No, nie no, na pewno jest jakiś dodatkowy efekt. Nawet mój Caliban troszeczkę wyleciał w powietrze. Ale przejdźmy do trzeciej umiejętności. Tak jak było napisane, mogę przywołać do trzech świadomych. Raz, dwa, trzy. Kolejny już się nie chce przywołać i zobaczmy, jak oni radzą sobie z zadawaniem obrażeń. Czemu ten ma... A, dobra, to jest mój Conquest. No, coś tam sobie biją. Te obrażenia nie są jakoś specjalnie wysokie, ale zobaczcie, jak oni nadładowali tarczę Calibana. To jest naprawdę bardzo fajny efekt. Ale sami konkuliści, przynajmniej na obecnej mojej konfiguracji modów, nie są specjalnie zabójczy. Bardziej są to takie buffy, bardziej są to buferzy, którzy po prostu mają nam doładować albo przeładować naszą tarczę. Ale czas zobaczyć efekt ostatniej umiejętności. Dobrze, skrzyżujmy trochę tych promieni. O, no ten wybuch wygląda bardzo efektownie. Jeszcze zostawiam sobie taką poświatę i w tym miejscu właśnie pancerz przeciwników powinien zostać zredukowany i też, jak widzicie, jest pewien czas trwania tego pola. Ale to, co jeszcze chciałbym wam pokazać, to to, że właśnie te promienie, o, są bardziej takie nakierowywane. Więc jeszcze w czasie używania tych umiejętności możemy zmienić tak jakby też bieg tych promieni, a tym samym przekierować samo pole redukcji, a także... Czy ja dobrze widzę? Czy jest kilka tych pól? Tak! Jest kilka tych pól i tym samym, kilkukrotnie używając tej umiejętności, możemy zwiększyć obszar, na którym redukujemy siłę, pancerz i tarczę naszych przeciwników. No, na tych przeciwników i na tej konfiguracji nie jest to jakoś super naprawdę efektowne, ale myślę, że jakby pokombinować tutaj z modami, to ta postać może zrobić naprawdę bardzo, bardzo dobrą robotę. No, okej, nie mogę sobie podarować, muszę trochę zrobić zniszczenia. Zar poszedł w ruch, ale w każdym razie, moi drodzy, Nizar jest, że tak powiem, głównym bohaterem tego odcinka, ale był nim sam Caliban. Moi drodzy, nie ma co przedłużać, czas też zabrać się za samą nową wojnę, a raczej jej pierwszy akt, ponieważ, no... Na razie, o ile się nie mylę, otrzymaliśmy pierwszy akt zwieńczenia historii Lotus, ale to zobaczycie już w następnym odcinku, moi drodzy. Jeżeli ten film wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem z notyfikacją, aby pokazywały wam się powiadomienia o nadchodzących filmikach, tak aby nie przegapić tego, co będzie się działo już w samej nowej wojnie, ponieważ tuż po tym, jak skończę nagrywanie, polecę od razu na nową wojnę, aby nagrać dla was to, co Digital Extremes dla nas przygotowało. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku, czy ja prosiłem o łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!